Na pewno niezwykle ważnym elementem tańców dworskich, jak ogląda się je teraz, są kostiumy. I czy w tych czasach strój tancerza był jakiś charakterystyczny, czy po prostu to, w czym chodzili, też w tym tańczyli, czy po prostu. Tak, to było charakterystyczne. To znaczy było tak, że w przedstawieniach tych tanecznych, teatralnych, baletowych absolutnie były specjalne kostiumy. I to były kostiumy rzeczywiście bardzo różne w zależności od postaci, którą kreowano. Często były to postaci też mitologiczne, ale które mieściły się jakby w stylu i charakterze, więc to jest bardzo typowe, że na przykład to jest taki kostium à la barokowy, ale który jednak ma elementy antyczne. Więc zawsze jakby ten styl jest widoczny i rozpoznawalny. Natomiast zachowały się projekty kostiumów baletników i to są bardzo ciekawe kostiumy, bo to są baletnicy właśnie polscy, baletnicy węgierscy, baletnicy czescy, rosyjscy, więc rzeczywiście widać, że te stroje baletowe są inne. Są widocznie specjalnie przygotowane na scenę, inne są buty, inne jest obuwie, inne są materiały, z których one są zrobione. Widać, że one są takie bardzo zdobione, bardzo widowiskowe. No i widać, że właśnie to było bardzo ważne, żeby te postaci były faktycznie takie trochę nieziemskie, żeby one miały właśnie ten element takiej, bym powiedziała, czegoś innego niż zwykły strój, który noszono na co dzień. Proszę powiedzieć, otóż w zasadzie przygotowałem sobie pytanie, na które pani po części odpowiedziała, bo chciałem zapytać, jakie znaczenie odgrywał taniec wtedy, w średniowieczu, bo teraz wiadomo, że albo dzielimy na taniec rozrywkowy, albo na sztukę, czy balet, czy taniec współczesny. Czyli mówiła pani, że znaczenie rytualne, tak? Tak, taniec miał bardzo wiele znaczeń. Oczywiście, że był też rozrywką, bo ludzie nawet bardziej jeszcze, bym powiedziała, spędzali wolny czas na tańczeniu niż dzisiaj. Bo po prostu mieli też taki poziom tańca, że jakby się tym rozkoszowali, prawda? To tak jakby dzisiaj wszyscy umieli świetnie tańczyć tango argentyńskie i po prostu chodzili wszyscy na milongi i każdy się tą milongą, tym tangiem, tym układem popisywał, prawda? To wtedy tak było. I mało tego, oceniano ludzi według tego, jak tańczą, prawda? Więc to była taka, bym powiedziała, nawet obligacja, obowiązek, żeby od dziecka uczyć się tańczyć. I taniec miał taką funkcję edukacyjną. Nie było dworzanina, który nie brałby lekcji tańca. Zresztą mieszczanin szlachcicem uczy się tańczyć, żeby dostać szlachcicem, prawda? Pan Żurdan uczy się menueta, uczy się ukłonów, więc musi to znać i tak było. No, nawet król 2 godziny tańca dziennie od dziecka, nawet w namiocie wojennym. Więc to jakby było czymś powszechnym, zresztą. I w całej Europie, u nas w Polsce i w zakonach i przecież w wojsku lekcje tańca były obowiązkowe jeszcze do czasów przed II wojną światową, więc to było coś, co rzeczywiście było też pojmowane jako pewne ćwiczenie, prawda? Ćwiczenie sprawności. To przygotowywało też i do wojny, do pojedynku, do jazdy konnej. Także taniec miał w sobie, bym powiedziała, miał bardzo ważną rolę. Miał bardzo ważną rolę w Był nieodłącznym społeczeństwie. elementem Jak koniecznym. najbardziej życia. Oczywiście, że tak. I jak gdyby właśnie i tańcem się potrafiono bawić, ale nie takimi układami, że ktoś przychodził i się trząsł we wszystkich kierunkach, prawda? Tylko rzeczywiście coś musiał pokazać. To musiało być coś. No ten Mazur musiał być Mazurem, prawda? No wiemy, jak trudny jest Mazur do nauczenia, a jak pomyślimy, że wszyscy wtedy tańczyli Mazura i że potrafiono improwizować w Mazurze, no to szapoba, prawda? To jednak musieli ci ludzie umieć. Zresztą podręczniki z tamtych czasów o tym świadczą. No nawet naszego
Karola Messenhausera z XIX wieku, podręczniki, które 150 figur mazurowych, czy w ogóle ćwiczenia, które on zadaje. No i chociażby w traktatach XVI-wiecznych są pierwsze ćwiczenia baletowe, które każdy dworzanin musi po prostu wykonywać, trzymając się między krzesłem a stołem. Musi wykonywać jakieś tam, prawda, ćwiczenia stóp, żeby móc wykonać te kroki. Więc to jednak świadczy o bardzo wysokim poziomie sprawności tanecznej i też o tym, że jak gdyby właśnie na taniec inaczej patrzono, bo skoro każdy umiał tańczyć, to każdy też potrafił ten taniec ocenić, prawda? I to nie był obciach. W momencie, kiedy ktoś stawał i się popisywał, to tak jakby stawał i się nagle popisywał jakimś super solówką hip-hopową i po prostu potrafił to zrobić, prawda? Bo każdy to znał. Także ta funkcja... Zaskoczyło mnie, bo czytałem właśnie tam w jednym ostatnim chyba numerze gazety poświęconej tańcu o tym, że Król Słońce miał swój przydomek właśnie od tego, że w jakimś balecie w dzieciństwie to mnie wielce zaskoczyło. Tak. Tańczył w balecie nocy i tańczył właśnie rolę Apolina, Słońca i od tego był jego przydomek. Także jak najbardziej i no, nam jest trudno to pojąć, żeby dzisiaj, no nie wiem, nasi władcy, znaczy czy rządzący nagle stawali w balecie, prawda? Czy nagle potrafili się popisać czymś odlotowym, tanecznym. No to się nie zdarza. A jednak no tak było, więc my jesteśmy o tyle ubożsi dzisiaj, tak, że musimy przymusowy kilka kroków na studniówkę. Właśnie, i wie pan, musimy my tancerze walczyć o to, żeby nasza sztuka miała jakiś status, prawda? A wtedy tak nie było. No i taniec był nauką. Pisano o tym traktaty, to mistrzowie tańca byli osobami niezwykle cenionymi na dworze. Oni mieli po prostu, oni byli równi prawie że z władcami, oni byli ich doradcami, oni urządzali te wszystkie uroczystości, oni je prowadzili, oni byli czasami no, takimi posłańcami, prawda, dyplomatami, mówili wieloma językami, więc to nie byli ludzie od taki nauczyciel tańca, tylko to były osoby, które no, rzeczywiście miały swoją pozycję na dworze. Tak, też miałem takie pytanie, ale w sumie odpowiedź zdaje wyszła. Się być oczywista, tak? Czy w średniowieczu, tam w przeszłości istniało już jakieś rozróżnienie między stylami tańca, czy były bardziej mniej energetyczne, bardziej rozrywkowe i bardziej pokazowe? No ale to tak jak pani mówi, że po prostu część tańców była rozrywkowa, tak, i nastawiona na to, więc pewnie była jednocześnie bardziej energetyczna, jak najbardziej. A część była bardziej... No było bardzo dużo tańców takiego pochodzenia ludowego, to obserwujemy we Francji, no bo Francja akurat na przykład w XV-XVI wieku była takim krajem, gdzie królowie bardzo wiele podróżowali po całym kraju, mieli zamki wszędzie, w każdym regionie, jak zresztą zamki nad Loarą, prawda, o tym świadczą. I po prostu no, obserwowali to, co się działo w wioskach, tam każdy się popisywał i te elementy przychodziły na dwór. I dlatego na przykład tańce francuskie były niezwykle żywiołowe, na przykład w okresie renesansu. No prawie można by było powiedzieć, że dzisiaj odnajdujemy te elementy jeszcze w tańcach francuskich, właśnie takich ludowych, folklorystycznych. A z kolei włoskie były troszeczkę bardziej wyrafinowane, bardziej skomplikowane układy choreograficzne. Były na przykład choreografie na 3 osoby, na 6, na 5. Co jest zastanawiające, prawda, że to nie była taka sztampa, tylko właśnie jakieś poszukiwanie linii, figur i no dość skomplikowanych, bym powiedziała, tych układów. One były zapisane i każdy musiał się ich uczyć, bo nagle mówiono, że przestajemy do tego tańca i trzeba było do niego stanąć i umieć to zatańczyć, a więc te traktaty służyły jako takie podręczniki, jako takie no taneczniki, bym mogła powiedzieć, powszechne, z których po prostu no, trzeba było uczyć się choreografii.